No więc, jak wcześniej wspomniałem, ten wybór mój w takim symbolicznym okresie, bo przecież akurat mija 70 lat od Jałty, no tego jakże okrutnego politycznie dla nas układu, w którym nas pierwszego sojusznika zdradzili sojusznicy z tym krwawym okupantem, jakim była Rosja Sowiecka, i wspomnę o Niemcach. W związku z tym dzisiaj mówiąc i wspominając, pamiętając o tej strasznej zbrodni ludobójstwa i wymordowania, co było tylko jednym z małych epizodów, jak się okazuje. Naród nasz był mordowany i ludobójstwo niego od momentu, kiedy wkroczyli Sowieci czy Niemcy z tej strony. Albo wywózki, a jak nie wywózki, to jedyną drogą to była rzeźnia, którą nam zgotowali współbracia. Stąd dzisiaj, kiedy my w takiej masie, potomkowie Kresowian, nie możemy doprosić się u władz naszych, aby upamiętnić zgodnie z prawdą, z minimalnym, tutaj jakby sumienie my byli, bo uchwała Sejmu w przedmiocie określenia zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, na Kresach Wschodnich, która powszechnie wyczerpuje znamiona ludobójstwa, bo to jest to, o czym mówi konwencja o ściganiu i zwalczaniu ludobójstwa. Sejm Polski z przyczyn jakichś politycznych, bo trudno innych, jeżeli politycznych, to nie jest polityka, to jest antynarodowe, to jest antypolskie postępowanie. I jeżeli tak to miałoby być dalej, że my nie potrafimy przeforsować tą historię, to ja apeluję i wzywam, kieruję apel do nas, do Kresowian, do Polaków, uczciwych, prawdziwych Polaków. Zbliżają się wybory. Ta weźcie do ręki losy tego państwa, swoje ręce, żeby to nie, jak szyderstwo nie brzmiało, a wybraliście ich. Przepędźmy tych, których wybrali, a które tak reprezentują Polskę, bo oni Polski nie reprezentują. To jest apel. Dziękuję bardzo.